Cześć, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale. Korzystając z okazji fajnej pogody w styczniu, jest 7 stopni, a dzisiaj mamy 11 stycznia. Także postanowiłem się trochę tak przejechać, zobaczyć jak motorunio chodzi. No i co? No i tak dla ciekawskich w sumie, co tu jest nowego, co ostatnio przy nim robiłem. To malowałem sobie takie napisy tutaj na karterze Romet. Jak widzicie, oryginalnie jest czarny, a tutaj mamy na czarno umalowane. Możecie sobie poszukać na kanale Przemka Mamota. Tutaj wam wrzucę link w opisie. On właśnie w swojej Hondzie to malował i zrobiłem bardzo, bardzo podobnie. Też sobie tutaj okleiłem taśmą wokół tego spray, potem WD-40 i ładnie mi to zmyło, nie? No bardzo dobra robota. Dokładnie tak samo robimy jak macie u Przemka, więc postanowiłem tego nie nagrywać, bo po co ten sam materiał powtarzać. No i mi się wydaje, że teraz o wiele lepiej się prezentuje. To jest takie moje subiektywne odczucie. Poza tym, co jeszcze było robione? Na pewno była robiona guma uszczelniająca zębatkę tylnią. Wiem, koło uwalone, ale tak konserwowałem łańcuch. Nieważne. Mamy zabierak. Jest tam guma w środku koła, która amortyzuje tutaj przy ruszaniu jakieś większe szarpnięcia, trochę drgań i tak dalej. No, coś tam ma to pomagać, nie? I z czasem ona się wybija. Co ciekawe, w moim starym Romecie ZX-T50 nie było w ogóle z tym problemu i od nowości go mając do dzisiaj, no w ogóle nie ma tego luzu, nie? Tutaj, jak go kupiłem, już tutaj miał delikatny luz. Rozkręciłem to wszystko, usztywniłem to, dokładając po prostu dodatkową gumę, tak żeby było ciaśniejsze pasowanie. No i teraz jest bardzo fajnie się rusza, nie ma takiego szarpnięcia. Wcześniej był tutaj luz i wystarczyło, że trochę momentu złapało i było takie szarpnięcie niemiłe. Więc to jest zrobione. No i co poza tym? Tutaj przy karterze też sobie dekiel wypolerowałem. Z tej strony, bo miał taki nalot trochę taki już. No tak jak motocykl długo stoi, to takie się właśnie robi na chromach. No i ostatnia rzecz to jest nowy uchwyt na telefon. Od razu z ładowarką. Tutaj mam świecę. Otworzymy go sobie tutaj. Jak widzicie, jest miejsce na ładowarkę, jest też przełącznik tutaj w środku. Więc w trasy będzie naprawdę, naprawdę nieźle. Z takich nieudanych trochę przeróbek rozebrałem sobie ten licznik tutaj. Tylko że, żeby go rozebrać, trzeba ten pierścień tutaj ściągnąć i trzeba go odgiąć. Widzicie, co się stało? No właśnie. Wyczyściłem sobie tutaj ten wskaźnik paliwa, bo miał taki nalot. No i wyczyściłem. I przy składaniu właśnie, no tą część mi się udało ładnie tutaj spasować. Jak widzicie, od spodu jest, tutaj już trochę widać. No i tutaj takie właśnie niemiłe jest. Niemiła niespodzianka. Może to jeszcze raz rozbiorę i spróbuję to naprostować. Nie wiem, zobaczymy. I tyle. Na pewno z takich zakupów jeszcze. Tu mnie czeka wymiana tutaj prawego kierunkowskazu z przodu. Ktoś go tutaj kleił, bo pewnie parował i tak dalej. I on jest teraz nierozbieralny. Także będzie tutaj trzeba go wymienić. No i tak jakieś pierdoły, zaślepki i tak dalej, bo tego brakuje tutaj. Można i bez tego jeździć. No i jeszcze czeka mnie tutaj malowanie na pewno kierownicy, bo kierownica była malowana przez kogoś. Jest czarna, w oryginale jest chrom, jak w K125. I wydech z tyłu będzie malowany. Ktoś go pędzlem tutaj malował też. Także to tak, niezbyt fajnie zrobione. A ogólnie, no to w sumie wszystko jest porobione w nim.
tak żeby śmigać. Silnikowo to jest naprawdę bajka. O, jeszcze guma będzie na pewno do zmiany na kopniaku. Widzicie, jest pęknięta. Trzyma się, bo się trzyma. Też trzeba będzie ją wymienić. I tyle. Dobra, dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się, cześć.